Zaplanowane na piątek 16 kwietnia spotkania FOGO Unia Leszno, APATER Toruń oraz ELTROX Włókna Szczęstochowa, FOLOBAS Zielona Góra zostały przełożone na 24 kwietnia. Mało prawdopodobne, kiedy nagrywamy nasz materiał, aby odbyły się też mecze GKM Grudziądz Stal Gorzów oraz Motor Lublin Betard Sparta Wrocław. Tym razem mecze trzeciej kolejki nie odbędą się z powodu pogody, jednak już wcześniej spotkania przełożone zostały z powodu wykrycia COVID-19. Sami byliśmy jako klub, jako Stal Gorzów, właśnie taką troszeczkę ofiarą tych wszystkich wymogów reżimów sanitarnych. No, przeżywaliśmy stres w pierwszym meczu z Martinem Waculikiem, kiedy to w sparingu miał test negatywny PCR, prawda, z Toruniem. Później okazało się w piątek, że miał test niejednoznaczny. Musieliśmy szybko powtarzać test w sobotę. No, na taki wynik czeka się około 5-6 godzin, żeby się w końcu na koniec dowiedzieć, że jest zdrowy. No, w tych testach też pracują, w tych laboratoriach pracują osoby, za to ryzyko pewnej pomyłki właśnie w tych laboratoriach jest dość duże, ponieważ no, nasz cały sport zawodowy, żużel jest uzależniony od negatywnego wyniku właśnie takiego testu. No i nie ukrywam, że przeżywamy za każdym razem, jak robimy te testy, taki trochę roller coaster wrażeń, prawda, czy te wszystkie testy są negatywne. Poza ligowymi rozgrywkami odwołane zostały rundy eliminacyjne indywidualnych mistrzostw Europy, a także pod znakiem zapytania stoi challenge SEC w słoweńskim Krzko. Nie odbędzie się też Grand Prix zaplanowane zarówno na 24 maja we włoskim Terenzano, jak i 22 maja w niemieckim Teterow. Pod znakiem zapytania stoi też runda Grand Prix w Pradze 5 czerwca. Czy oznacza to, że ponownie większość imprez klasy mistrzowskiej odbywać się będzie w Polsce? Taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny, tak, tym bardziej, że coraz częściej dochodzą do nas właśnie te informacje o braku możliwości zorganizowania imprez masowych, imprez żużlowych, prawda? I to pokazuje, że ten scenariusz jest bardzo prawdopodobny, że on może się powtórzyć. Chociaż ja osobiście wolałbym, żeby takiego scenariusza nie było. No, wolałbym, żeby ten scenariusz był taki, że każdy gospodarz w innym kraju europejskim mógłby zorganizować pewną imprezę. Ja jestem oczywiście tutaj pragmatykiem i nie zakładam, że fale kibiców będą się teraz przemieszczały między krajami. Jest dużo różnych, prawda, obostrzeń wewnętrznie w różnych krajach europejskich, indywidualnie przez rządy nakładane. Za to myślę, że no cała impreza polega też na tym, żeby ona mogła być, prawda, w różnych miejscach. A jeżeli dojdzie do takiego wyboru jak zeszłego roku, no to prawdopodobieństwo jest takie, że te imprezy i ci zawodnicy będą wtedy może już nie skoszarowani, ale będą obecni w Polsce i wtedy czy Grand Prix, prawda, czy inne imprezy międzynarodowe odbędą się w Polsce.